Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w Basic. Dzisiaj może trochę monotematycznie, bo w sumie parę odcinków temu poświęciłem dużo czasu na instrukcje read i data, ale dzisiaj taki nietypowy odcinek, gdzie chciałem pokazać, że czasami taka ogromna determinacja może sprawić, powiedzmy, determinacja i zacięcie może sprawić, że nawet na takie Atari wytworzymy dosyć szczegółowy, dosyć ciekawy, dosyć precyzyjny, o jeszcze tak to określę, rysunek. No ja swego czasu miałem takie zacięcie, żeby właśnie w tych datach, które zawierają wartości od do, i tam było rysowanie plot drawtu, żeby wytworzyć taki rysunek, który miał być takim pierwotnym jakimś tam programem demonstracyjnym, jednym z pierwszych w ogóle, które powstały, wytworzone przeze mnie na Atari. Także dzisiaj też zrobiłbym to zupełnie inaczej, natomiast na tamten czas miałem rysunek, była to okładka pewnej kasety magnetofonowej, miałem linijkę, ten rysunek bodajże jakoś powiększyłem, już nie pamiętam jak, ale jakoś musiałem go powiększyć, bo na kasecie to wiecie, te obrazki są malutkie, prawda, bo kaseta sama w sobie jest mała, więc jeżeli na okładce kasety znajduje się jakaś grafika, no to to jest malusieńkie. Żeby to na taki ekran tutaj w Graphixie 8 już troszeczkę zdradzę przenieść, to musiałem go jakoś powiększyć. I wtedy jeszcze na papierze milimetrowym tego nie robiłem, bo muszę wam się przyznać, że najczęściej grafiki, które przenosiłem do komputera, po prostu kalkowałem na papier milimetrowy, a następnie na tym papierze milimetrowym pisałem, zaznaczałem piksele, zaznaczałem kwadraciki i miałem tam, liczyłem sobie ile jest w linii tych pikseli. I tak linia po linii powstawał program. Ja wylistuję ten program, żeby właśnie pokazać wam, jaką masę danych trzeba było wprowadzić. Tu jest, że to nie są dane, tylko takie, powiedzmy, wstęp. I za chwilę tutaj już dane teraz lecą, żeby właśnie wam pokazać, jak dużo czasami pracy potrafił człowiek włożyć, konkretnie ja potrafiłem włożyć, żeby uzyskać jakiś tam, powiedzmy, zadowalający mnie efekt. Chociaż na samym starcie muszę wam się przyznać, że nie wiedziałem, czy ten efekt będzie zadowalający, bo to było typowe rysowanie linia po linii. No dobra, to włączę teraz jeszcze ten program, ponieważ on też wykonuje się około 2 minuty, prawda? Cały ten obrazek rysuje się około 2 minuty, więc tutaj, żeby nie tracić czasu. Tak, dzisiaj też króciutko, nie każdy odcinek będzie jakiś tam długi, tak sobie pomyślałem. No, chciałem tutaj właśnie pokazać wam taki jeden przykład zdeterminowanego człowieka. Później, kiedy uznałem, że jednak za dużo pracy w to trzeba włożyć, żeby wytworzyć taki rysunek, zacząłem pracować nad własnym programem graficznym obsługującym joystick, tak żeby móc sobie malować coś na ekranie. I myślę, mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości, być może już w następnym odcinku, ten program graficzny w takiej wersji, jakby myślę, że no może nie ostatecznej, ale takiej, w której jakby zakończyłem ten projekt 20 lat temu, wam ten program zademonstruję. Jest to bardzo rozbudowane już narzędzie. Natomiast, no mówię, początki były takie trudne, bolesne, natomiast mówię, później już przy użyciu takiego programu graficznego, gdzie mogę sobie punkt po punkcie malować po prostu naciskając przycisk Fire, albo na przykład właśnie całą linię robić przeciągając przy przyciśniętym joysticku, przyciskając i malując całą linię, o właśnie, i się zaczyna. No i tu nawet nie pokusiłem się o
jakby zrobienie pętli nieskończonej i zamazaniu kursora, żeby go nie było, żeby tu nic nie było widać. Po prostu takie demko robocze. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was rozpoznaje, z jakiej okładki. Już tu zdradziłem w napisie Kult Demo, prawda? Jest to okładka kasety bądź też płyty zespołu Kult, tylko że wtedy miałem kasetę. Z jakiej to kasety jest, że tak powiem, zaczerpnięty ten obrazek. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.